Henryk Słomka-Narożański, pełniący obowiązki prezydenta, jest moim gościem. Dzień dobry, witam. Dzień dobry państwu. Przyznaje się pan do zarzuconych przez Tarnowian 7 grzechów głównych? Nie przyznaje się. A do tego... Czyli pan nie zawinił, pan jest czysty, jest pan sobie spokojny. Nawet ale zrobi pan rachunek sumienia. Rachunek sumienia robię codziennie. Panie prezydencie, czy reorganizacja funkcjonowania magistratu to właśnie odpowiedź na te zarzuty opozycji, że do tej pory PO po zerwaniu koalicji z Tarnowianami nie przedstawiła konkretnego planu, jak ratować wizerunek miasta? Organizacja, to nie, reorganizacja urzędu to nie żadna, po pierwsze, rewolucja ani odpowiedź na cokolwiek. No, to jest po prostu poprawa sposobu funkcjonowania instytucji, którą będę kierował przez najbliższe, nie wiem, tygodnie, może miesiące. A czas mamy bardzo ważny, bo nowa perspektywa finansowa. No tak, ale ja pytam, z czego to wynika? Skąd te decyzje? Decyzje czy to, wynikają... co mówiła opozycja do tej pory, miało jakiś wpływ na to? Nie, zdanie opozycji tu się akurat w tym przypadku nie miało żadnego znaczenia. Czyli tylko i wyłącznie przesłanki merytoryczne pana zdaniem? Tylko i wyłącznie moim zdaniem. Jestem przekonany, że tylko i wyłącznie przesłanki merytoryczne. Panie prezydencie, oszacował pan, ile te zmiany będą kosztować podatników? I czy jeszcze warto? Nie szacowałem, ale natomiast to jest kwestia jednej pieczątki razy ilość nowych wydziałów. Mówi pan, że nie rewolucja, jednak dość istotne zmiany w magistracie zajdą, jeżeli chodzi o jego strukturę organizacyjną. Tak, dlatego dość istotne z punktu może nazewnictwa. Tylko i wyłącznie, ale tak naprawdę organizacyjnie... Ale sam pan powiedział, że pan nie wie, jak długo to będzie trwać. Co w przypadku, jeżeli 27 marca z aresztu wyjdzie prezydent Ryszard Aś? Czego mu życzę, natomiast nie wiemy, czy będzie miał zakaz wykonywania funkcji, czy nie. Jeżeli będzie taki zakaz, więc nie będzie mógł kierować urzędem, jeżeli zakazu nie będzie, no to wtedy powróci i to będą znowu kolejne jego i wtedy decyzje. Co? Oceni, czy jemu się to podoba, czy i nie? Wtedy albo oceni. Wróci tak do poprzedniego jest, rozwiązania. Ja będę się starał wtedy panu prezydentowi przekazać i udowodnić na to. Ale panie prezydencie, tak. Zakładając, że taka opcja jest możliwa, pytanie w takim razie, czy to wszystko ma sens, skoro to może trwać nie tylko chwilę? Nie miałoby sensu, gdybyśmy byli na początku kadencji. Natomiast jesteśmy pod koniec kadencji, zostało ale nam do wyborów nie zostało dużo czasu. Do wyborów właśnie nie zostało dużo czasu, 10-11 miesięcy, prawda? I te 10-11 miesięcy musi być spożytkowane w taki sposób, żeby po pierwsze miasto na tym nie straciło, żebyśmy przygotowali się do nowej perspektywy finansowej, żebyśmy przede wszystkim załatwili sprawę tego nieszczęsnego łącznika, i na tym się musimy skupić, żeby no ale... to załatwić wszystko w taki sposób, jak ja sobie wyobrażam. Powinienem mieć do tego odpowiednie instrumenty, a takim instrumentem jest urząd. Ale panie prezydencie, ale skoro do wyborów nie zostało dużo czasu, w takim razie czy te zmiany, które zaszły w magistracie, można interpretować też jako taka wstępna kampania wyborcza, że pan nie. Już teraz pokazuje, moi drodzy tarnowianie, taki jest mój pomysł na magistrat, na jego funkcjonowanie. Nie pokazuje. Nie jest to żadna kampania to wyborcza, dlatego że ja nie... Z pana aspiracjami, ewentualnie, nie ma, gdyby ma, pan chciał zostać prezydentem, z wyboru. Nie, z wyboru, podkreślam. Rozumiem, oczywiście tak. Jestem teraz pełniący obowiązki prezydenta, ale chcę być przez te 10 miesięcy nie administratorem miasta, bo może by to można było zrobić, gdyby do wyborów, jeszcze raz powtórzę, były 3-4 lata. Natomiast chcę być zarządzającym. Chce pan realnie rządzić, podejmować decyzje i mieć wpływ na to, co się dzieje. Po to, żeby pytanie, miasto, czy pan może? Po to, żeby... Oczywiście, że mogę. Po to, żeby miasto nie straciło swoje 5 minut, które ma. A skąd ta pewność, panie prezydencie, że pan może? Bo opozycja, doskonale wie pan, co mówi. Opozycja jest od tego, żeby... Nie wiem, czy cała opozycja, czy to tylko jeden z członków opozycji. Jestem przekonany, że raczej jeden z członków opozycji. Natomiast nie podejmuję żadnych kroków bez opinii Biura Radców Prawnych. Ale Biuro Radców Prawnych, kontaktowaliśmy się z prawnikiem wojewody, tak. No i też ma pewnego rodzaju wątpliwości. Cały czas przypadku? Oczywiście... Proszę? W jakim przypadku? Oczywiście teraz ta sprawa nie dotyczy, poruszyliśmy wątek prawnika wojewody. Ta sprawa akurat nie dotyczy konkretnie pana działalności. Tutaj chciałem teraz poruszyć temat propozycji Tarnowiana o obniżeniu panu pensji. No ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, bo już mówię wszyscy, dlatego że ta sprawa już została na tyle nagłośniona i sprawdzona zarówno przez prawników miejskich, jak i prawników wojewody, że... Czyli pan jest pewny, co... że pan może odwoływać, powoływać tak jest, zastępców, nie chce pan być tylko i wyłącznie człowiekiem, który siedzi i podpisuje dokumenty, i chce mieć pan realny wpływ na to, co się dzieje w magistracie. Nie chcę być administratorem miasta, bo jest za mało czasu na to, żeby... Po prostu chodzi o to, żeby go nie stracić ten czas. A nie przestraszył się pan tej całej nagonki opozycji po odwołaniu Doroty Skrzyniarz i po zerwaniu koalicji z Tarnowianami? Znaczy, taka nagonka była do przewidzenia i do strachu trudno mówić tutaj. Czyli to, co się teraz dzieje w magistracie, decyzje, które pan podejmuje, pan całkowicie odcina się od tego, co robi opozycja i to, co panu zarzuca? Odcinam się od tego, tak.
W tamtym tygodniu mówiliśmy o wynikach audytu wewnętrznego w Centrum Usług Ogólnomiejskich, którym kierował zatrzymany Jacek K. Panie prezydencie, wnioski są przerażające, ale nie o to chcę zapytać. Chcę zapytać o to, czy planuje pan taki audyt w dawnym Centrum Rozwoju Miasta, które, jak wiadomo, też część inwestycji drogowych przejęło po zlikwidowanym TZDM-ie. Na dzień dzisiejszy taki audyt został zarządzony w centrum, jeszcze w Centrum Usług Ogólnomiejskich, ponieważ tam było najwięcej zarzutów, tam było zainteresowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i stamtąd otrzymałem sygnały po zatrzymaniu dyrektora o nieprawidłowościach, które się tam działy. Zresztą sygnały ja otrzymywałem nieco wcześniej, zresztą, które wpłynęły wprost, wypływały wprost z dokumentów, które podpisywałem, czy jakichś szczępów informacji, które otrzymywałem. Ale nie było zainteresowania, jeżeli chodzi o Centrum Rozwoju Miasta i o te inwestycje realizowane przez to centrum? Znaczy powiem tak, osoba, która kieruje tym centrum, jest osobą doświadczoną, jest byłym wójtem, jest arbitrem, przede wszystkim byłym arbitrem Urzędu Zamówień Publicznych, co daje dla mnie przynajmniej rękojmię. Ja zresztą też jestem byłym arbitrem Urzędu Zamówień Publicznych i wiem, że ludzie, którzy tam pracowali kiedyś, mają spore doświadczenie i w zakresie zamówień publicznych i w zakresie postępowań przetargowych. Natomiast jeśli chodzi o kontrolę, najpierw muszę zakończyć tę kontrolę. Czyli najpierw jedno centrum, tak jest, zespół do spraw kontroli jest ograniczony, ma kilka osób, tylko przede wszystkim kontrolę w tym centrum. A później ewentualnie będziemy zastanawiali się, gdzie dalej. Panie prezydencie, tak się teraz głośno zastanawiam, czy w tym wszystkim nie pachnie trochę polityką, bo jednak w momencie, kiedy była podejmowana decyzja o zerwaniu koalicji z Tarnowianami podczas Rady Powiatowej PO, padła zapowiedź, że zmiany, które będą w magistracie, nie mają nic wspólnego z polityką. Patrząc na decyzje personalne, które pan podjął, zgodnie też z późniejszymi zapowiedziami, że nikt nie straci pracy, to prawda. Natomiast patrząc konkretnie na stanowiska osób, które były dość blisko i ściśle związane z aresztowanym prezydentem, nagle się okazuje, że jeżeli byli dyrektorem centrum, nadal zostaną dyrektorem, zmienia się tylko nazwa wydziału. Gdzie tu polityka? Poza jednym dyrektorem Grzegorzem Gottfriedem. No to wróćmy do pana dyrektora Grzegorza Gottfrieda. Kierował, jeszcze kieruje na dzień dzisiejszy centrum. Bo przebywał na L4. Przebywa niestety na L4, no pewnie zachorował. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Kierował centrum, w którym pracowało 104 pracowników. Tu czterech pracowników. To jest taki mały. Dlatego pan urząd. Nazywał to wczoraj na konferencji supercentrum i superdyrektor? Tak jest, supercentrum i superdyrektor. Jak patrzymy na zadania, które się w tym centrum znajdowały, 5 czy 6 różnych kompetencji. Biuro komunikacji, biuro obsługi przedsiębiorców, biuro spraw obywatelskich, biuro budownictwa, biuro pozwoleń środowiskowych i w końcu kancelaria ogólna. Każdym z tych biur kierował kierownik, który merytorycznie załatwiał sprawy i podpisywał te sprawy. I on za to też odpowiadał. Jaki był sens superdyrektora nad tym wszystkim, kiedy właściwie nie miał żadnego wpływu, znaczy właśnie mógł mieć wpływ wybiórczy na poszczególne decyzje. A po co w takim razie... Ale merytorycznie miał mu pan coś do zarzucenia? Merytorycznie? Merytorycznie pan dyrektor tutaj akurat w tym przypadku za dużo decyzji nie podejmował. Tak naprawdę. To były jakieś incydentalne. Ale doskonale wiemy, że Grzegorz Gottfried nie jest już w Platformie Obywatelskiej, dlatego pytam, czy to wszystko ma podłoże polityczne? Nie, nie ma. Nie ma podłoża politycznego. Pan Grzegorz Gottfried jest radnym w Szerzynach. Dostał propozycję w jednej z jednostek na stanowisku kierowniczym. Może nie dyrektorskim, nazywa się to dyrektor, ale stanowisko kierownicze. Miał być przygotowywany do przejęcia stanowiska kierowniczego w chwilę, gdy obecny kierownik, który tam pracuje, miał przejść na emeryturę. Nie przyjął propozycji, dostanie inną propozycję wewnątrz urzędu. Panie prezydencie, na koniec jeszcze jedno pytanie, mamy bardzo mało czasu. Jeszcze 15-16 stycznia na stronie tarnów.pl wisiał baner promocyjny z przekierowaniem do strony radni miasta Tarnowa. Zapytałem biuro prasowe, czy ta strona jest stroną samorządu. Odpowiedź była jednoznaczna, że nie. Magistrat popiera ciekawe obywatelskie inicjatywy. W komunikacie dostałem też informację, że w ocenie magistratu stanowi bardzo ciekawą formę kontroli obywatelskiej nad działalnością Rady Miejskiej. Pytanie tylko, panie prezydencie, czy wiedział pan o tym, że ten portal ma znamiona działalności komercyjnej. Sprawdziłem to u kilku radnych. Potwierdzili mi, że dostawali ofertę współpracy komercyjnej na zasadzie opłaty abonamentu. Było to kilka dni, sprawdziłem. Tego paneru sprawdzałem, dzisiaj już nie ma. Dlaczego? Już go nie ma. No właśnie, chociażby po tych informacjach. Dlatego, że zapytałem o to? Nie, dlatego, że to jest działalność, jak dostałem informację komercyjna, więc poleciłem ściągnięcie
przekierowania na tym. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim gościem był Henryk Słomka-Narożański, pełniący obowiązki prezydenta Tarnowa. Dziękuję Państwu.